Jestem tutaj, ponieważ chcę, aby mój pracodawca wysłał dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dzięki którym będę mogła otrzymywać zasiłek. Ponieważ... Co to za pracodawca? Pracodawca jest to Tumiraj. Tutaj jesteśmy przed budynkiem. Przedszkole terapeutyczne i poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Niestety z winy obowiązku zaniedbanego przez mojego pracodawcę nie otrzymałam zasiłku, który przysługuje mi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Będąc w ciąży zostałam zwolniona przez mojego pracodawcę i nie otrzymałam żadnych środków do życia, ani z ZUS-u, ani od pracodawcy. Próbowałam się kontaktować z pracodawcą, nie chce ze mną rozmawiać, nie udziela informacji, nie odbiera telefonów, nie odpowiada na maile, na pisemne wezwania do wydania zaświadczenia. Dodatkowo nie otrzymałam ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz mam jeszcze wynagrodzenia, które nie zostały w całości wypłacone i również będę walczyć o wyrównanie zaległych wynagrodzeń. I czym się zajmuje ta placówka? Jest to punkt terapeutyczny, jest to przedszkole terapeutyczne i poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która każdego dnia pomaga dzieciom, korzysta z dotacji, dzieci za terapię nie płacą, tylko są pobierane dotacje. A co się dzieje z tymi pieniędzmi z dotacji, nie wiemy, bo niestety nie wszystkie trafiają do pracowników tak, jak powinny, zgodnie z umową. Okej. To proszę coś powiedzieć o swojej sprawie. Ja jestem byłym pracownikiem. W czerwcu już rozwiązałam umowę, ponieważ zwolniłam się. Czekam na wynagrodzenie, które mam nadzieję, że zostanie w pełni wypłacone za okres marzec, kwiecień i maj, w momencie kiedy placówka była podczas koronawirusa zamknięta, ale wykonywałyśmy pracę zdalnie i wynagrodzenia w tym czasie zostały pomniejszone. Do tej pory nie zostały w pełni wypłacone. Ponadto obiecano mi wypłacenie należności za urlop, którego nie wykorzystała, będąc na wypowiedzeniu miesięcznym. Do tej pory ekwiwalentu za niewykorzystany urlop nie otrzymałam, a w świadectwie pracy zostało wpisane, iż za czas pracy w Tumiraju, wykorzystałam 19 dni urlopu, co jest niezgodne z prawem. Po prostu nie został wykorzystany. Tak? Nie został wykorzystany, a w świadectwie pracy jest taka informacja, że ten urlop został wykorzystany, więc czuję się bardzo oszukana. I co na to pracodawca? Pisałam maila, żeby sprostał, świadectwo pracy milczy. Mamy adwokata, który sprawą się zajął i już pełnomocnictwo ma podpisane. Napisał również pisma w naszym imieniu, ale oczywiście dalej milczy w tej sprawie, stąd też tutaj jesteśmy, znajdujemy się i strajkować będziemy do momentu, kiedy to nie zostanie wypłacone. Okej, dzięki. Jestem tutaj, ponieważ tak jak koleżanki zostałam zwolniona z przedszkola i oczekuję od pracodawcy, tak jak one, sprostowania w świadectwie pracy, ponieważ też ujął mi, że wykorzystałam 26 dni urlopu. Oczywiście nie jest to prawdą i niezgodne z tym, co jest faktycznie. No i oczywiście oczekuję ekwiwalentu wypłaconego z tego tytułu. Jak pani ocenia stosunek pracodawcy do pracowników? To znaczy pracodawca w stosunku do mnie, do nas wszystkich tutaj jest osobą obojętną, bo wszelkiego rodzaju kontakty z naszej strony po prostu zbywa. Nie odbiera naszych telefonów, nie odpisuje na nasze maile, które mu wysyłamy, nie odpisuje na nasze SMS-y. Nie zostajemy wpuszczane w ogóle do placówki. Będziemy tutaj przychodzić tak długo, dopóki dyrekcja tej placówki nie skontaktuje się z nami, nie wypłaci nam należnych pieniążków, nie sprostuje dokumentów.
A jeszcze zapomniałam, tak samo jak tutaj koleżance ciężarnej, Z3, dokument mój nie dotarł do ZUS-u. Z tego tytułu też mam problemy z wypłaceniem zasiłku. Częściowo oczywiście dostałam, ale to było po prostu liczone z pensji, które z przelewów, które wcześniej dostawałyśmy, i ZUS mi wyliczył z tego pieniądze. Jeżeli dotrze Z3, będę miała te pieniążki wyrównane. Jak do tej pory jeszcze go nie ma. Czyli co, walczymy dopóki... Walczymy dopóki pracodawca nam nie odda to, co nasz. Okej, dziękuję.